Jak spędziłaś walentynki i co dostałaś od ukochanego? Dostałam. My walentynki mamy spędzać niebawem tak naprawdę, bo ja dopiero wracałam, jak były walentynki, a nie byliśmy w Stanach razem, więc walentynki spędziliśmy tak, że napisaliśmy do siebie parę pięknych słów, tak jak to robimy zawsze. Zawsze staramy się coś sami sobie zrobić, ale powiem szczerze, że dla mnie to są takie prywatne sprawy. Ja wiem, że walentynki to takie święto ogólne i darzę miłością wiele osób ogólną taką miłością, nie tylko mojego męża, tą specjalną taką, którą jego darzę. Już się sama zakręciłam w swojej wypowiedzi. Ja już mam nawet tytuł i da kochanie tylko męża. Mamy to. Nie mogę się doczekać tego artykułu. W każdym razie... Wracając do walentynek, zawsze staramy się zrobić coś wyjątkowego, natomiast były to, mówiąc o tych rzeczach prywatnych, matko, co ja gadam, były to pierwsze walentynki właśnie z Maxem też, więc nam się trudno rozstaje z Maxem. Jak staramy się coś zrobić sami, to powiem szczerze, że zawsze mówimy, nie damy rady, chcemy z Maxem.